Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Kontynuujemy temat związany z cieczami, z symulacjami płynów, nazywanych fluid w Blenderze i tym razem chciałem powiedzieć dokładnie o tym, co mamy w sferze domeny. A więc zaczynamy. Mam tutaj z poprzedniej symulacji swoją domenę, już wyliczoną z rozdzielczością 25, jak wspomniałem wcześniej. Tego typu domena symuluje się na przestrzeni 3000 klatek, bo tak miałem ustawiony obszar timelinera. Teraz opcje, które mamy w tej domenie, mogą być dosyć znaczące, zwłaszcza dla naszych przyszłych symulacji, a więc na początku jest tak. Musimy być na zakładce z fizyką, wcisnąć guzik o nazwie Fluid i wybrać typ Domain z listy dostępnych opcji. To powoduje, że nasz obiekt, który mieliśmy zaznaczony, zamienia się w domenę i ona może zmieniać kształt. I to jest objętość, w którym liczy się cały nasz płyn. Następnie mamy guzik Bake. Na tym guziku mamy podaną ilość pamięci, która będzie potrzebna do wyliczenia wszystkich zmian kształtu mojej cieczy. Jeżeli ustawię sobie teraz czas mojej symulacji na przykład na 100 klatek, albo na przykład na 250, oczywiście na timelinerze on będzie wtedy znacznie krócej wyglądał, więc mogę go sobie rozciągnąć kręcąc kółkiem myszy, to teraz naciśnięcie guzika Bake spowoduje, że cała moja symulacja wyliczy się tylko dla 250 klatek. Zawsze, w każdym przypadku, będzie się ta symulacja liczyła od klatki pierwszej do klatki ostatniej. Jeżeli będę chciał, aby film czy też symulacja rozpoczęła się od którejś klatki, to muszę już zastosować pewne triki, o których powiem za chwilę. Jednocześnie określam sobie ilość wątków, która będzie pracowała podczas symulacji. I ta liczba wątków może mieć znaczenie wtedy, kiedy mam długie symulacje dla dużych rozdzielczości. Na przykład, jeżeli ustawię sobie rozdzielczość na 250, to w tym momencie widzę, że do wysymulowania całej tej domeny, nawet dla tych moich 250 klatek, będę potrzebował prawie 1,5 GB. Nacisnę teraz guzik Bake i zobaczymy sobie, jak szybko wejdzie mi proces symulacji. Widać, że pojawił się po chwili, ponieważ alokowana była wcześniej pamięć. No i teraz możemy podejrzeć w terminalu procesy i w tym również proces Blendera. Poszukam sobie tutaj Blender. Jest tutaj znaleziony Blender Git, elegancko uruchomiony. Widać, że zużywa on teraz prawie 8 GB pamięci. I widać również, że większość procesorów w tych wątkach, tutaj od 4 do 8, jest obciążona no tak w połowie co najmniej. Oznacza to, że symulacja postępuje do przodu. No i oczywiście liczy się coś tam z dużą precyzją. Precyzja pochodzi z rozdzielczości, którą mam tutaj. 250 oznacza 250 podziałów domeny. Jeżeli ją teraz powiększę, to zobaczę, że są na niej takie drobne elementy, a w widoku siatki zobaczę, jak gęsta jest ta siatka, z której złożona jest domena. W przypadku, gdybym tą domenę liczył w rozdzielczości 25, miałem tych podziałów znacznie mniej. A więc dostaję w efekcie takiej pracy Blendera znacznie zagęszczony mesh. I ten mesh powoduje, że jest dużo obliczeń, które są potrzebne do zmiany jego, do obliczeń zmiany jego kształtu i tak dalej. Widać także, że mam na scenie 45 tysięcy wierzchołków w tym jednym obiekcie. I liczba tych wierzchołków może się zmieniać w trakcie symulacji. Symulacja sobie trwa, może trwać długo, przypuszczam, że w tej rozdzielczości liczyłaby się przez parę godzin. No ale mogę zawsze sprawdzić, co się już policzyło. Wystarczy tylko przewinąć czas, a więc przesunę się jedną klatkę w prawo, aby być na pierwszej klatce i zobaczę, widzimy, że domena przesunęła się lekko, spływając z kuli, na której została nałożona poprzednio. I tu w czwartej klatce widzę, że jeszcze obliczenia się nie zakończyły, a więc przez tą chwilę policzyły się dopiero 4 klatki, a więc jest to zdecydowanie wolny proces. Niemniej jednak, taka domena jest o wiele bardziej precyzyjna i to jest końcowa rozdzielczość zalecana podczas jakiejś pracy tak zwanej produkcyjnej. Przerwę ten proces teraz. Ustawię z powrotem 25. I teraz tak, może się okazać, że rozdzielczość domeny, którą będziemy liczyli, ta wysoka rozdzielczość domeny, to będzie zbyt wiele, aby wyświetlić to w viewporcie w sposób płynny. Normalnie viewport ma pewne ograniczenia dotyczące liczby wierzchołków jednocześnie pokazywanych i to powoduje, że często chciałbym liczyć domenę w wielkiej rozdzielczości, ale pokazywać ją w małej rozdzielczości. W tym celu pojawia się także drugi pasek, który nazywa się preview i dla niego określam niezależnie rozdzielczość widzianą w widoku 3D. Zwykle ta rozdzielczość powinna być mniejsza, mogę ustawić na przykład 15. Jednocześnie domyślne ustawienie paska Viewport Display jest również takie, że widzę tutaj preview i wtedy w widoku 3D mam rozdzielczość określoną przez parametr preview, a na renderze miałbym rozdzielczość w formacie final. Jeżeli teraz nacisnę na guzik Bake, proszę zobaczyć, wymagane jest tylko
1,5 MB ponad. To się policzy bardzo szybko. Chciałem, żeby tak się liczyła ta gęsta rozdzielcza domena. Niestety to jest 10 razy szybciej teraz. No i teraz mam policzone. I teraz w widoku 3D obserwuję rozdzielczość dla wartości 15, jak ustawiłem. Jeżeli będę chciał zobaczyć coś dokładniej, muszę ten viewport display przełączyć na final. W tym momencie widzę troszeczkę lepszą rozdzielczość mojego kształtu. Jednocześnie widać, że render display jest również z możliwością ustawień różnego rodzaju. Mogę wybrać preview, mogę wybrać final i mogę wybrać w obu przypadkach geometry. Geometry jest to pierwotna geometria domeny. Widzimy, że ta domena normalnie podczas obliczeń znika, przybiera inny kształt. Jeżeli zniknie całkiem, może być trudno ją zaznaczyć, mamy tylko rdzeń, ten środek obiektu. Więc jeżeli wybiorę sobie geometry, mam domyślnie ten początkowy kształt, który był ustawiony na samym początku symulacji. Dalej mamy taką rzecz jak kolejne opcje. I te kolejne opcje są takie. Na początku jest zaznaczona opcja Generate Speed Vectors, co oznacza, że generowane będą pewne informacje na temat tego, jaka jest prędkość poszczególnych elementów tej domeny. Widzimy, że ona tutaj spada i prędkość tego upadku może powodować, że chcielibyśmy na filmie mieć jakiś ładny motion blur, rozmycie wynikające z ruchu itd. W przypadku, kiedy ta opcja jest zaznaczona, możemy wygenerować informacje o prędkości i one wtedy będą używane na przykład w nodach w compositingu do generowania ładnego rozmycia wynikającego z ruchu za pomocą render pasów i za pomocą parametru takiego jak vektor, który jest równoznaczny z czymś takim jak speed. Następna opcja to jest reverse frames. Jeżeli zaznaczymy taką opcję, to będziemy mieli ruch domeny liczony od końca. Proszę zobaczyć, ona teraz jest jakaś taka w miarę płaska, a później pojawia się tutaj coś w rodzaju rozprysku i to jest ta sytuacja, kiedy całość została odwrócona w czasie. A więc mogę mieć po zaznaczeniu tego guzika coś takiego jak wstecz, zlewanie się płynu do utworzenia jakiegoś obiektu. Sam w sobie dosyć ciekawy efekt. Tę opcję mogę także zanimować, naciskając na niej klawisz I, a więc istnieje możliwość zrobienia czegoś takiego, że przełączę tę opcję w pewnym momencie trwania mojej symulacji, a więc od początku na przykład domena będzie zachowywać się normalnie, później zakluczuję taką opcję i ona w pewnym momencie zacznie ten film odtwarzać do tyłu. Dosyć ciekawa możliwość. Teraz mamy coś takiego jak speed i offset. Offset i speed to są osobne parametry, więc może parę słów na temat offset. Jeżeli offset ustawię sobie na przykład tak, że będę miał film mój na początku, tak jak teraz, to parametr offset ustawiony na wartość dodatnią spowoduje pewne przesunięcie w czasie. Oznaczać to będzie, że stojąc w klasce numer 0 teraz, mój film, moja symulacja znajduje się w chwili już 20 klatek w symulacji, tak jakbym był ustawiony w klasce numer 20. Więc jest to przesunięcie, które wirtualnie wykonuję na osi czasu i dzięki temu mogę uzyskać opóźnienie lub przyspieszenie płynięcia w płynu. Więc teraz widać, że nic się tutaj nie dzieje i dopiero od klatki 10 zaczyna się liczyć domena. Domena wcześniej się nie liczy, a więc musiałem zadbać o to, aby była niewidoczna. Ten parametr offset służy do przesunięcia względnego początku, natomiast sama prędkość symulacji jest możliwa do zmiany za pomocą parametru takiego jak speed. Speed określa, jak szybko płyn przesuwa się na scenie. Jeżeli ustawię sobie tutaj na przykład prędkość 0,1, i wybejkuję całą symulację jeszcze raz, co trwa zaledwie chwilkę, to teraz ten mój płyn spada bardzo, bardzo powoli. Jest 10 razy wolniejszy niż poprzednio wyliczony czas symulacji, a więc mogę tutaj uzyskać całkiem ładne slow motion. Zwłaszcza, że ten parametr mogę również zakluczować, naciskając na nim klawisz I i tę prędkość mogę później zmienić. Także mogę uzyskać płyny, które przyspieszają, zwalniają, zatrzymują się w czasie, bo można ustawić wartość 0. Bardzo fajna opcja. Mogę także płyn przyspieszyć, jeżeli liczy się on zbyt wolno. I teraz mam dwa kolejne parametry związane z czasem. Time. Time to jest taki zestaw parametrów, który określa początek i koniec czasu, ale symulacji. I ten czas jest liczony w sekundach. Oznacza to, że symulacja rozpoczyna się od czasu równego 0 i trwa do czasu równego 4 sekundy, a więc całość tej ewolucji na scenie płynu odbywa się w ciągu 4 sekund. A więc te moje 4 sekundy będą liczone od klatki pierwszej do klatki ostatniej. Wybejkuję to jeszcze raz dla normalnej prędkości, a więc dajmy sobie bake. Tutaj się liczy troszeczkę, jak widać, wolniej, bo jest teraz normalna prędkość, więc trzeba policzyć również więcej jakby zmian. No i teraz mam 4-sekundową symulację, która niestety rozciągnięta jest na całe 250 klatek animacji.
Zakładając, że moja animacja będzie prowadzona z prędkością 25 klatek na sekundę, to czas trwania równy 250 klatkom jest równy 10 sekundom. A więc tak naprawdę, gdybym chciał mieć fizycznie liczoną symulację płynu, musiałbym ustawić tutaj czas rzędu 10 sekund, bo tyle czasu trwa moja animacja. A więc jeżeli teraz zrobię bake, to policzę sobie czas związany z całością symulacji i będę miał 10-sekundową animację. Trzeba poczekać chwilkę, zaraz się ta symulacja wyliczy i teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała. OK, mam teraz wyliczone wszystko, a więc przewijam i widzę, że płyn spada jakby szybciej, ponieważ to jest jego naturalna prędkość teraz. Chlap, spadł i już. No i to sobie gdzieś tam spokojnie pływa, rusza się delikatnie ta moja domena, a czas leci i jest to całe 10 sekund symulacji. W ten sposób możemy kontrolować również czas. Teraz, jeżeli ustawię sobie punkt startowy, na przykład na 5 sekund, to będzie oznaczało, że od pierwszej klatki mojego filmu rozpocznie się symulacja, która już wcześniej trwała 5 sekund. A więc będę miał zjawisko takie, jakby ta woda już wcześniej płynęła. Zrobię teraz bake. Widzę, że z pewnym opóźnieniem ten bake wystartował i jest tutaj dosyć powolny. Ale widać, że teraz leci już szybko. Po prostu wcześniej musiały się policzyć te sekundy, które były przed czasem ustawione. I teraz proszę zobaczyć, od momentu, w którym jestem tutaj, od zerowej klatki, mój płyn znajduje się już na samym dole, już zdążył spaść. A więc mam tak naprawdę spokojny płyn ustawiony w naczyniu, który coś tam sobie robi. Cały czas trwania tej symulacji teraz wynosi 5 sekund, ponieważ zacząłem tak naprawdę animować się od 5 sekundy, a kończę na sekundzie 10. A więc 5 sekund trwa cały ruch płynu względnie i ten cały ruch płynu jest znowuż rozciągnięty do 250 klatek, a więc będzie dwa razy wolniejszy, bo tak naprawdę powinien trwać przez 10 sekund. A więc musiałbym tutaj ustawić tak naprawdę 15, aby mieć rzeczywisty czas, rzeczywistą prędkość zachowaną. Myślę, że to jest dosyć oczywiste i teraz już rozumiecie, na czym to polega, także warto pamiętać, że te symulacje, które obserwujecie na YouTubie, najczęściej były robione w standardowych ustawieniach, co przy 250 klatkach i domyślnych 24 klatkach i tym czasie od 0 do 4 generowało spowolniony ruch płynu. Teraz idźmy dalej. Mam tutaj ścieżkę do cache'a, który jest liczony dla rozdzielczości final i rozdzielczości preview. Jest to w katalogu TMP. Jeżeli tam wejdę do tego katalogu, może powiększę troszeczkę wyświetlanie znaków, żebyśmy je lepiej widzieli, przejdę do katalogu TMP i tutaj widać, że istnieje rzeczywiście plik, że mam katalog o nazwie Cache Fluid 2. Jeżeli do niego wejdę, Cache Fluid 2, to widzę, że tutaj są dla poszczególnych klatek z numerkiem klatki pliki, które nazywają się Fluid Surface Final oraz Fluid Surface Preview. A więc dla dwóch podglądów mam tutaj wszystkie swoje pliki, one są spakowane gzipem, po to, aby nie zabierać za dużo miejsca. I to są pliki, które są zapisane w ten sposób, że mamy BOBJ oraz BVEL. BOBJ zawiera geometrię obiektu, a BVEL zawiera prędkości, które mamy zapisane, które dotyczą tego właśnie pierwszego obiektu w klatce numer 0. Teraz ten cache, który tutaj mamy, może wydawać się niepotrzebny nikomu, ale jeżeli już z wielkim trudem i zachodem wyrenderujemy, czy też wybejkujemy sobie całą symulację płynu, warto ten katalog zachować po to, aby można go było później używać. Możemy wszystkie te pliki skopiować na inny komputer, na przykład do innego katalogu, zwykle tam, gdzie mamy swój projekt, i używać tak, jakbyśmy je mieli policzone. A więc to, ta lokalizacja w katalogu TMP nie jest najprawdopodobniej tym, co byśmy chcieli mieć. Katalog TMP zwykle jest czyszczony po restarcie komputera i wszystkie te pliki w pocie czoła liczone można stracić niechcący. Dlatego wystarczy sobie kliknąć tutaj i wybrać inną lokalizację. A w tym momencie, kiedy pliki mam już wyliczone, wystarczy je tylko przenieść. Gdybym chciał je przenieść do jakiegoś katalogu pierwszego lepszego, uruchamiam MC, czyli Midnight Commander. W moim katalogu domowym, w którym jest już nagranych sporo filmów, jak widać, zakładam katalog na przykład o nazwie Cache, naciskając F7, wpisując cechę, później Enter, Tab, żeby przejść do kolejnego okna. Gwiazdką zaznaczam wszystkie pliki i je zwyczajnie tutaj przenoszę. Są przeniesione, w związku z tym teraz mogę ich używać w Blenderze, ale proszę zobaczyć, Blender stracił informację o tych plikach teraz. A więc przesuwając się po osi czasu, nie widać ich, nie zmienia się domena. I dopiero wtedy, kiedy podam tutaj prawidłową ścieżkę do tych plików, one się znowu odnajdą. Napiszę tutaj cechę. I proszę zobaczyć, pliki zostały automatycznie znalezione i teraz już mam animację w innym miejscu.
Ok, teraz następne opcje. Mam następną opcję taką jak Fluid World. Fluid World to jest coś, co określa zachowanie się domeny w kontekście świata, czyli w kontekście wszystkich ustawień takich globalnych. Pierwsza rzecz to jest wymuszenie użycia grawitacji pochodzącej ze sceny. Scena to jest panel ze sceną tutaj, z tymi guziczkami i mam tutaj włączoną grawitację. Jeżeli tę grawitację wyłączę, to wtedy w całym Blenderze globalnie grawitacja nie działa. I w tym momencie widzę, że nadal po animacji spada mi ten płyn. To dlatego, że on jest wybejkowany. Ale jeżeli wybejkuję go teraz jeszcze raz, to i tak wszystko będzie dalej działało, dlatego, że mam tutaj teraz odblokowaną tą opcję i mogę własnoręcznie dla tego płynu ustawić własny wektor grawitacji. No i teraz widać, że spada, także wszystko działa. Mogę dać także grawitację rzędu na przykład 5 na osi Y i wybejkować ponownie. To będzie powodowało, że na osi Y w kierunku dodatnich wartości będzie działał jakiś wektor grawitacji, a więc tak naprawdę zachowanie tego płynu się zmieni. Już się wybejkowało, odtworzę i widać, że spada teraz na ukos. Po prostu jakoś tak się zbiera w rogu. Możemy zanimować te parametry i wtedy będziemy mieli zmienny wektor grawitacji, co spowoduje, że ten nasz płyn zacznie się kotłować i spadać na różne ścianki w różnych kierunkach. Przywrócę na razie domyślne ustawienia, aby nie wpływały mi na następne rzeczy. Jeżeli włączę grawitację na scenie, to jest automatycznie użyty wektor grawitacji na scenie. Wtedy wybejkuję wszystko jeszcze raz. Jak będzie widać, już nie działa to przesunięcie, które mam tutaj dalej wpisane. Następne opcje to jest opcja związana z właściwym rozmiarem świata. Świat w sensie domeny. Geometria teraz wynosi, no jest w wielkości 1,2 metra. Natomiast mam ustawione tutaj 0,5, więc powinienem ustawić tak naprawdę 1,2, po to, aby dopasować sobie wielkość kropel tego płynu do właściwych wyliczeń wynikających z objętości. Teraz znowu zrobię bake. Zobaczymy, czy się coś zmieni. Oczywiście przy tej rozdzielczości to nie będzie zbyt dobrze widoczne, no ale nawet w takiej powinna być różnica. Proszę zobaczyć, teraz te krople wydają się znacznie mniejsze. To dlatego, że po prostu przestrzeń liczona tutaj jest względnie większa. A więc jeżeli mamy symulację rzędu 10 metrów na 10 metrów, to nie róbmy jej w ustawieniu, w którym tu mamy wpisane pół metra. Wtedy oczywiście zajmiemy krople wielkie jak arbuzy. Następne opcje to są opcje dotyczące lepkości płynów. Na Wikipedii, w dokumentacji blenderowej znajdziemy różnego rodzaju presety. Tam jest miód, olej, na przykład jakiś samochodowy, inne rzeczy. A tutaj mamy miód, olej oraz wodę. Woda jest domyślnie już wybrana, więc jeżeli ją wybiorę, to nic się nie zmieni. Takie ustawienia są dla wody. I mamy tutaj coś takiego jak podstawa i eksponent. Obie te wartości należy zmieniać dla różnego rodzaju substancji. Na przykład mogę ustawić 1 i 1 i zobaczyć, co z tego wyjdzie. W tym momencie to ustawienie water tutaj nie ma znaczenia. Gdybym chciał zapisać to jako swój własny preset, naciskam guzik plus, wpisuję test na przykład, jeszcze raz potwierdzam nazwę takiego pliku, test, no i teraz to będzie mój kolejny preset dodany do tej listy. A więc można sobie własne presety podefiniować, zapisać w Blenderze, się cieszyć, że mamy bardziej wypasioną wersję. Tak czy inaczej, jeżeli teraz wcisnę guzik bake, zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Być może to będzie inna ciecz, być może gęstsza, być może rzadsza, myślę, że będzie gęstsza. Już się wybejkowało, więc sprawdźmy. Proszę zobaczyć, spada, ale spada w formie takiej kropli wydłużonej dosyć, więc już samo w sobie to jest ciekawe. Proszę zobaczyć, więc ona się zrobiła gęstsza i tutaj spada bez rozchlapywania się jak taki glut. Coś w rodzaju gęstej łyżki śmietany, być może miodu jakiegoś. No ale skażenie z bitą śmietaną i tortami, ciastkami jest dużo przyjemniejsze chyba niż jakiś smar czy różnego rodzaju gluty wydostające się z podejrzanych otworów. No dobra, więc teraz to mamy omówione. Możemy wybrać także olej. To jest troszeczkę gęstszy płyn od wody. Zachowuje się w ten sposób. Rozchlapuje się, ale już nie tak bystro. No i teraz mamy następną rzecz, taką jak optymalizację. To jest parametr zaawansowany, którego za bardzo nie ruszałem, ale jeżeli chcemy, możemy zmienić coś i możemy określić tutaj na przykład ściśliwość cieczy, która jest z reguły bardzo mała. Jeżeli ją troszeczkę podniosę, możemy spodziewać się, że będą zupełnie inne efekty. Ustawię sobie wodę. Jeszcze raz wybejkujemy, sprawdzimy eksperymentalnie, czy coś się zmieni. Tak samo grid levels. Mamy tutaj możliwość ustawienia, jak bardzo ziarnista, jak bardzo grubo ziarnista jest moja siatka. I do wartości minus 1, jak to widać w podpowiedzi, w dymku, jest wszystko ustawione automatycznie. A jeżeli tą gridowość, czy też tą ziarnistość siatki zmienię, to będzie to już zawsze stałe. Teraz tak, mamy tutaj symulację tego typu, a więc nie widać, żeby ściśliwość płynu jakoś szczególnie się zmieniła, przynajmniej teraz. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład wartość 1,
Wybrykujemy jeszcze raz, zobaczymy, czy coś się zmieni w tym płynie. Być może siatka w tym przypadku jest tak i tak rzadka, że nie bardzo będzie widać różnicę. No, może się coś zmieniło. Nie widać za bardzo, ale ustawmy sobie na przykład grid levels na 4. Proszę zobaczyć, że od razu wymagana jest znacznie większa pamięć niż było poprzednio. Wtedy mieliśmy niecałe, znaczy ponad trochę 1,5 mega, teraz jest 32. Więc pewnie się będzie liczyło dłużej wszystko, ale widzę, że nie. No i zobaczymy, co teraz osiągniemy. Siatka wygląda dalej tak samo. A więc teraz uruchamiam taką symulację. No i widzę, że w zasadzie zmiana jest niedostrzegalna. Następny panel, który mamy we Fluid World, to jest Fluid Boundary. I mamy tutaj coś takiego jak powierzchnia, Subdivisions. Mamy także Slip Type i dodatkowo Remove Air Bubbles, Amount i tak dalej. Tutaj chodzi o to, że domena, która liczy wodę, może stykać się z różnego rodzaju przeszkodami, na przykład ze ścianami tej domeny, z obiektami, które są ustawione jako obstakle i tak dalej. Tak samo jest również dla innych elementów płynu. I teraz tak, ten parametr slip type określa, w jaki sposób domena przykleja się do obiektów, które z nią kolidują, na przykład do ścianek albo do jakichś obstakli, które gdzieś tam wpadają w tą domenę. I tutaj jest ustawienie, które ma trzy stany tak naprawdę. Może być no slip, albo free slip oraz partial slip. No slip jest to parametr, w którym domena przykleja się natychmiast do wszystkich kolidujących z nią powierzchni. Natomiast jeżeli wybiorę sobie free slip, to w tym momencie domena się nie przykleja. To są skrajne wartości. Jeżeli wybiorę sobie teraz partial slip, to będę miał pewną ilość tego przyklejania się domeny, przyklejania się płynu i nieprzyklejania. I jeżeli wezmę sobie 0, to będzie dokładnie to samo co dla no slip, a jeżeli wezmę 1, to będzie to samo co dla free slip. Teraz jeżeli domena jest w ruchu, to zakładany model jest no slip, a więc ona się nie będzie przyklejać do obiektów w ruchu. Natomiast we wszystkich innych przypadkach możemy kombinować z tym parametrem i testować, na ile sensownie ta domena się będzie zachowywać. Zrobię teraz bake'a, zobaczymy, czy coś się zmieni. Tutaj się liczy, za chwilkę się policzy i zobaczymy, co wtedy zobaczymy. No teraz to powiedziałem. Dobra, patrzymy. Uruchamiam animację, chlap. No to teraz proszę zobaczyć, pięknie się wszystko rozchlapało. No jest to zdecydowanie mocne chlapnięcie, duże wybicie płynu, duże chlapanie, mało tarcia jakby zewnętrznego. A teraz ustawimy sobie 0 i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Szybko to trzeba przeliczyć, możecie zamknąć oczy, żeby przeczekać tą chwilę, kiedy w blenderze nic się nie dzieje, a ja powiem dokładnie, kiedy to będzie gotowe. Uwaga, już. Teraz uruchamiam animację. I teraz jak widać, jest o wiele mniej chlapnięć, ten płyn wydaje się o wiele gęstszy, ponieważ on teraz się przykleja do tej domeny, do granic. W związku z tym, na skutek wewnętrznego tarcia, nie jest w stanie tak mocno chlapać. Wniosek z tego jest taki, że jeżeli będziemy używali czegoś takiego jak free slip albo wartości 1 tutaj lub też dużych wartości, to będziemy mieli domenę, która o wiele bardziej jest spieniona, o wiele bardziej niestabilnie się będzie liczyć, będzie bardziej chlapać i będzie dużo więcej zadymy w środku. Pozostałe ustawienia to jest coś takiego jak smoothing, czyli wygładzanie powierzchni, które tutaj jest. Możemy zwiększyć tę wartość, żeby się wygładzało i możemy także dodać dodatkowych ileś podziałów za pomocą subdivisions. Tego teraz nie widać, ale to będzie widoczne prawdopodobnie po wybajkowaniu. O, i widać teraz, że się odświeżyła ta domena. Czas obliczeń wzrósł, a więc mam tutaj coś takiego, jakbym tak naprawdę zwiększył rozdzielczość tej mojej domeny, chociaż nadal liczy się wszystko przy 25. Zobaczymy po wyliczeniu, jak to wygląda. Wystarczy chwilę poczekać. Czary Marii gotowe, policzyło się, więc w związku z tym, że się policzyło, mogę teraz wszystko uruchomić i proszę zobaczyć, jak teraz to wszystko ładnie wygląda. Jest wygładzona domena, wygląda o wiele fajniej, nie ma takich wielkich grochów, no i ogólnie rzecz biorąc jest super. Nawet widać, że zamieniła się w coś na kształt takiej wielkiej kropli. Bardzo dobrze. Teraz mamy ostatnią opcję, która nazywa się usuń bąbelki powietrza. Jeżeli jest zaznaczona, to znaczy, że bąbelki powietrza będą się usuwać z tej domeny, a jeżeli będzie odznaczona, to one będą zostawały, co oznacza, że domena gdzieś tam w niektórych miejscach może stworzyć taką wirtualną pustkę, coś w rodzaju próżni. No i jest to opcja, która czasami pomaga zachować trochę realizmu takiej sceny. A więc jeszcze raz wybejkuję bez tej opcji i będziemy mogli sobie porównać, jak to wszystko się zachowuje tutaj. Naciskam guzik bake i użyję teraz odrobinki magii, aby przyspieszyć czas i nie czekać na cały ten pasek postępu. Czas dobiega końca, uwaga, bam i zrobione. Teraz patrzymy, co się zmieniło. No i jak widać, coś się zmieniło. Co się zmieniło? Pozostawiam
jako ćwiczenie dla, że tak powiem, czytelników lub dla odbiorców. Oczywiście widać, że tu wielkich zmian nie ma. To by było widoczne prawdopodobnie wtedy, kiedy do takiej domeny wpadałby jakiś obiekt, rozchlapując na boki wodę i ciągnąc za sobą pewną strefę powietrza. Tam wtedy te bąbelki mogłyby pozostać dłużej. Ok, teraz ostatni panel, który tutaj mamy, to jest Fluid Particles. I to jest zaszłość troszeczkę ze starych czasów. Chodzi tutaj o to, że możemy do takiej domeny dodać troszeczkę wirtualnych cząstek, których liczbę wpisujemy tutaj, na przykład 100, a następnie możemy określić, że ma się generować ich liczba normalna, wpisując tutaj 1. Jeżeli wpiszę 2 albo jakąś większą liczbę, to będzie generowało ich się znacznie więcej. Te cząstki powodują, że płyn może się rozchlapywać tak, jakby to był płyn związany, czy też zrobiony z bardzo małych kropelek, co jest naturalne dla wody na przykład. Dla miodu już takich cząstek bym raczej nie dodawał. A więc wybajkuję jeszcze raz całą scenę i zobaczymy, czy to coś zmieni. Na razie sytuacja wygląda w ten sposób. To jest domyślne zachowanie tego płynu. Widać tutaj, że mamy tych moich kropel wielkich w klatce 42, dokładnie 6. Sprawdzimy, czy coś się zmieniło, gdy bajk się zakończy. A więc naciskam guzik i czekamy. Ok, doczekaliśmy się, więc teraz uruchamiam symulację i patrzymy, czy coś się zmieniło. No i widać, że jest znacząca zmiana. Pojawiły się malutkie kropelki, miniaturowe rozpryski i tak dalej. Widać także, że sam płyn jako taki, kłębiąc się tutaj, generuje o wiele więcej chlupnięć kropel i zaburzeń. W klatce 46, w której miałem poprzednio tylko 6 takich cząstek, zobaczymy ile jest teraz. Proszę zobaczyć, teraz one są w zupełnie innych miejscach, są znacznie mniejsze. Nadal jest ich 6 i tutaj jeszcze powstały jakieś takie gluty, które się sklejają i które można traktować jako kolejne 3 cząstki, a więc jest ich więcej, nawet przy tak niewielkiej rozdzielczości. Fajnym efektem jest także to, że one tutaj, uderzając w podłoże, nagle zaczynają generować zupełnie pokręconą geometrię, o wiele bardziej zaburzoną, mniej stabilną, co również wygląda trochę lepiej, jak przystało na prawdziwy płyn. Proszę zobaczyć, tutaj jest nawet artefakt wynikający z jakichś bardzo ostrych zmian. No i to jest wywołane przez jedną z takich wirtualnych cząstek, która ten płyn gdzieś tam próbuje rozszarpać na części. Tak to wygląda. Dzięki temu uzyskujemy większy realizm. No i lepsze dzięki temu są nasze symulacje również. Ok, to są wszystkie ustawienia, które dotyczą domeny. A więc teraz zapraszam do następnych tutoriali. Dziękuję za uwagę. No i do ponownego spotkania.